waszym gościem jest pani Beata Chyrzyczopińska, twórczyni filmu Jest taka cierpienia jak granica. Witam panią bardzo serdecznie. Na początku chciałabym powiedzieć, że pani film absolutnie bardzo mi się podobał, bardzo mnie ujął, bo jest bardzo prawdziwy. Chciałabym się zapytać, dlaczego pani się zdecydowała akurat na film o takiej tematyce, bo jest to jednak tematyka ciężka. W zasadzie każdy film, który robię, to robię dlatego, żeby zrozumieć świat. Żeby odpowiedzieć sobie i widzom, na te pytania, które mnie interesują, które mnie może bolą, których nigdy wcześniej sobie nie zadałam. I tu też chciałam sobie po prostu odpowiedzieć na wiele pytań o sens życia, takie podstawowe pytania i śmierci, o to, czy życie każdego, no co to jest życie, o podstawowe wartości. No a zawsze jak realizuję film, to coś mnie fascynuje, przede wszystkim człowiek. I to w przypadku tym zafascynował mnie po pierwsze doktor, który pracuje w hospicjum dla dzieci. I to, jak on się realizuje w tej pracy, ile on daje dzieciom i rodzicom tym. I ta postać mnie zafascynowała, a potem to, że on sam sobie odpowiada na te pytania. Ile życie jest warte i co jest... No po co my żyjemy? Z jakimi pani odczuciami wyszła realizując ten film? Że odpowiedziała sobie pani na te pytania, czy tak nie do końca to było nad czym pani myślała, kończąc realizację tego filmu? Nie, ja jeszcze nie wiem. Ja powiem pani szczerze, że film jest bardzo prawdziwy, ale ja po raz kolejny zwrócę uwagę na wkład pracy tych rodziców, na to, jaka potrafi być miłość tych rodziców do dzieci niepełnosprawnych w różnym stopniu. A jakie pani miała odczucie, obsując w jakiś sposób z tymi rodzicami i z tym, co oni przeżywają? Byłam pełna, no takie zwykłe słowo, podziwu. No, wydawało mi się, że ja chyba żyjąc tak jak oni, chyba bym sobie nie poradziła. Oni są bardzo pogodni, nie to, że pogodzeni, oni traktują to jako taką rzecz naturalną, a mi się wydaje to przerażające. I właśnie z tym sobie sama nie umiem poradzić, że to dla mnie jeszcze jest takie przerażające, a dla nich jest to takie zwyczajne. I że oni nie robią niczego heroicznego. Tak jak pani powiedziała, użyła dobrego słowa miłość, ale każda miłość chyba jest wielka, nie? To jest właśnie miłość, mhm. że nie liczymy na nic, nie liczymy kosztów, mhm. tylko kochamy. No i to jest w życiu najważniejsze, bo jest pani chyba po raz pierwszy na naszym festiwalu. Jak tak. pani odbiera nasz festiwal? Przyjechałam dopiero wczoraj w nocy, także dzisiaj uczestniczyłam nie we wszystkich pokazach porannych, ale trochę już zobaczyłam. No najbardziej do tej pory to zrobił na mnie wrażenie ten film francuski, bodajże on nosi tytuł 09 Ampera. No przede wszystkim temat, nie znałam tego tematu, a lubię odkrywać coś nowego, prawda? Tak samo w swoich filmach lubię pokazywać ludziom coś nowego, jakiś nowy aspekt danego problemu. Tutaj w ogóle się z tym problemem nie zetknęłam. No i świetnie, realizacyjnie, fantastycznie był ten film zrealizowany. No pozazdrościć tutaj trzeba realizatorom. Myśli pani, że taki festiwal jak ten może być inspiracją dalszą dla twórców? Że twórcy, którzy przyjeżdżają ze swoimi filmami, mogą wyciągnąć z tego festiwalu inne, dalsze inspiracje? Ja myślę, że twórcy to już
którzy spotkali się z tą tematyką niepełnosprawności, tej integracji, prawda, między ludźmi, w ogóle wszelkiej integracji, to są już chyba z tym tematem zapoznani. Natomiast wydaje mi się, że takie filmy trzeba pokazywać szerzej, dlatego że tak jak dla mnie to zetknięcie z tą problematyką do dzisiaj jeszcze nie jest sprawą rozwiązaną. Do dzisiaj jeszcze ja tak się oswajam jakby z tym problemem, ale już jakby trochę dotknęłam tego, prawda, jestem bliżej. Natomiast widzowie, którzy, tacy zwykli, którzy nie mają z tym do czynienia, to chyba im należało pokazywać takie filmy. Może nie tyle twórcom, ale wszystkim nam. Chciałam zapytać, jak pani po zrealizowaniu filmu odczuła ten temat, jako już osoba, która ten film zrealizowała? Co w pani pozostawił ten projekt, ten pani film, który pani zrealizowała? Zostawił taki, tak myślę, taki wielki niedosyt. Wydaje mi się, że ja dopiero dotknęłam jakby tego problemu, że powinnam, czuję wewnętrznie, czuję głęboko, że powinnam nie tracić kontaktu z tymi osobami, że powinnam jeszcze w tym podrążyć w tym temacie. To mnie fascynuje i tak to czuję. Możemy liczyć na to, że pociągnie pani w inny sposób, ale dalej ten temat poprzez inne projekty filmowe? Wie pani, bardzo bym tego chciała, z tym, że ja jestem pracownikiem telewizji. Sytuacja telewizji publicznej jest teraz dosyć ciężka, trudno znaleźć pieniądze na sfinansowanie projektów, ale o ile tylko udałoby mi się znaleźć sfinansowanie takiego filmu, to bardzo chciałabym się jeszcze tym zająć. Ja chciałam zadać jeszcze jedno pytanie. Jak pani myśli, czy tego typu filmy mogą odnosić, od tak zwanej tematyce trudnej, mogą odnosić sukcesy na polach naprawdę międzynarodowych? Wie pani, sukces. Jednemu się podoba taki film, drugiemu się nie podoba. Mi się wydaje, że na taki film to chyba nie należy patrzeć w kategoriach sukcesu, tylko w kategoriach tego, czy on da coś komuś. Nie chodziło mi w sensie sukcesu jako takiego, tylko o to, o czym pani teraz wspomniała. Czy to wniesie coś do społeczeństwa, do danej jednostki, do danej grupy społecznej, bo w takich filmach mówi się przede wszystkim o tym, tu się nie mówi o laurach, tu się nie mówi o wielkich splenerach, tak jak to jest w filmach, filmach rozrywkowych. Tu się mówi raczej o wartościach duchowych, jakichś takich ludzkich po prostu, bym to nazwała bardziej, jak myśli pani, że pod takim kątem to będzie miało coraz większy odbiór? To znaczy ja mam taką nadzieję, z taką nadzieją robiłam ten film, żeby i widzowie też zadali sobie pytanie, czy życie człowieka, który jest od początku swojego życia i nie ma z nim kontaktu na przykład, jest w takim stanie, w jakim jest, czy ono ma sens, czy życie każdego z nas ma sens, to jest chyba ważne, że jeżeli to pani rozumie jako sukces, no to wydaje mi się, że taki film no, powinien być odebrany, no bo on odpowiada na naprawdę podstawowe pytania. A jak u osoby, która realizuje takie filmy o tematyce trudnej w psychice na pewno to zostaje jak to było u pani? Zostawiła ta projekcja w pani prywatny ślad? Już nie mówię o śladzie zawodowym, ja pytam o to, co jest we mnie. Tak. No tak, ja długo się do tego filmu przygotowywałam, czyli najpierw musiałam być tam jeszcze bez kamery, oswoić się musiałam z tymi osobami, z tą sytuacją, z ich życiem i wydawało mi się, że jak już przystąpiłam do realizacji filmu, że już jestem przygotowana, ale ja po każdym dniu zdjęciowym, ja wychodzę, drzwi się zamykały za mieszkaniem tych bohaterów, ja siedziałam na klatce schodowej i płakałam. To jednak, no to było takie ciężkie i cały czas jest. Ja chciałam jeszcze zapytać o tytuł filmu. Dlaczego on jest taki, żeby każdy sobie mógł dopowiedzieć, jaka jest ta cierpienia granica dla danego człowieka, bo wiadomo, że dla każdego człowieka ta granica cierpienia może być inna.
Czy pani już po prostu zostawiła to ze znakiem zapytania? Czy po prostu było to jakąś częścią inspiracji przy tworzeniu filmu, sam tytuł jako tytuł? Tytuł pojawił się, ja nie miałam tytułu, jak przystępowałam do tworzenia tego filmu, po prostu to były naturalne rozmowy, które myśmy z kamerą podglądali. No i w pewnym momencie doktor zacytował Miłosza i właśnie ten fragment stał się tytułem. Natomiast ja nie chciałam odpowiedzieć na to pytanie w filmie, jaka jest granica cierpienia. To jest tak, jak pani powiedziała, to jest takie otwarte. Odpowiedź na to sam, bo tak. Jednostek jest tyle na świecie i ludzie to inaczej każdy to inaczej po prostu odbiera. Ja życzę pani filmowi wszystkiego, co najlepsze. Powodzenia przy ogłaszaniu wyników. No i mam nadzieję na kolejne projekty, które mamy nadzieję również zagoszczą na ekranie u nas na festiwalu w latach kolejnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo bym tego chciała pojawić się tu jeszcze. Dziękuję bardzo. To nie jest łatwe.